Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wczoraj widzieliśmy, jak dzieciątko Jezus, uciśnione, prześladowane, pośród ciemności nocy, otrzymuje swój pierwszy hołd od aniołów, od pasterzy. Widzieliśmy również, że pomimo tego, że wydawało się, że nie ma szans na zwycięstwo, że ta nienawiść dzieciobójcy Heroda ścigająca Pana Jezusa przecież musi zwyciężyć, że to dzieciątko przecież wydawałoby się, że nie będzie miało żadnych szans. I widzieliśmy, że Pan Jezus pośród tej nocy, pośród tych ciemności, pośród tych wielkich trudności zwycięża. Zwycięża na swój własny sposób. Zwycięża przez krzyż. Dzisiaj widzimy, jak to konkretnie będzie wyglądało dalej w życiu Kościoła. I to jest nauka dla nas bardzo ważna, bo to jest nauka, która pokazuje nam również konkretnie, jak nasze zwycięstwo ma wyglądać w naszych konkretnych trudnościach. A więc święty Szczepan, jeden z pierwszych 7 diakonów. Widać, że był to człowiek o wielkiej wiedzy. Gdy stawał do dyskusji, nikt nie mógł sprostać jego mądrości. Mamy przekazane również, że nie był to człowiek, który jakoś bardzo dyplomatycznie, w sposób bardzo ugrzeczniony przemawiał do swoich rozmówców. Nie był on takim dobrym człowiekiem w dzisiejszym rozumieniu tego słowa. Takim grzecznym człowiekiem, który za największy grzech uważa powiedzenie komuś, że się myli. Twardego karku i opornych serc, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu, mówi ten właśnie święty Szczepan do swoich rozmówców. Zostaje wypchnięty poza miasto, ukamienowany. A ci, którzy kamienują, składają swoje szaty u stóp Szawła. I to wydarzenie, według powszechnej opinii ojców Kościoła, miało fundamentalne znaczenie dla dalszych losów Kościoła Świętego. Otóż według powszechnej opinii ojców Kościoła to właśnie męczeństwo świętego Szczepana miało ogromny wpływ na nawrócenie świętego Pawła. W ich opinii to właśnie ta dobrowolnie przyjęta śmierć męczeńska świętego Szczepana, jego modlitwa za prześladowców wysłużyła te łaski, które były potrzebne do tego, żeby nawrócić Szawła. Wczoraj też o tym wspominałem, że świętych obcowanie, ta prawda, ta rzeczywistość pokazuje nam, że mamy na siebie wzajemny wpływ, że możemy pompować tą krew w żyłach Kościoła, tą krew łaski uświęcającej i w ten sposób napędzać jego życie. I każdy człowiek, który tego nie robi, jego pracy w tym organizmie brakuje. I tak święty Szczepan przyjmuje tą śmierć. Co więcej, gdy już umiera, wypowiada słowa: Panie, nie licz im tego grzechu, bo nie wiedzą, co czynią, naśladując tutaj Pana Jezusa. A więc święty Szczepan po pierwsze mówi, jak jest. Nie przebiera w słowach. Nie jest grzecznym człowiekiem, który przede wszystkim dba o to, żeby było miło i przyjemnie. Mówi prawdę, bowiem prawda wyzwala, bowiem prawda prowadzi do zbawienia, bowiem prawda jest miłością. A więc mówi prawdę. Jest człowiekiem, który nie dba szczególnie o jakąś dyplomację, o to, żeby to brzmiało grzecznie i przyjemnie. 2. Dobrowolnie przyjmuje śmierć męczeńską. Z oddaniem przyjmuje śmierć męczeńską, czyli przyjmuje to, co Pan Bóg mu daje. I 3. Przebacza. Modli się za swoich prześladowców. I my weźmy z niego przykład. Raz. Głośmy prawdę. Mówmy prawdę. Oczywiście nie o to teraz chodzi, żeby zawsze i wszędzie każdemu gdzieś tam rzucać w twarz ewangeliczne prawdy. Oczywiście zupełnie nie o to chodzi. Ale jeśli ktoś chce od nas usłyszeć, jeśli ktoś pyta, tak jak to było w rozmowie ze świętym Szczepanem, czy on został wezwany do dyskusji, później przed sąd i po prostu mówił, jak jest. I my nie narzucajmy się z Ewangelią, z nauką Pana Jezusa, ale również jej nie ukrywajmy. Głośmy, mówmy, jak jest. Bez ubierania, w grzeczne, miłe słowa. Po prostu głośmy to, czego Pan Jezus nauczał. Oczywiście nie o to chodzi, żeby teraz na siłę czynić ten przekaz jakimś nieprzyjemnym, bynajmniej. Przekaz Pana Jezusa po prostu ma w sobie moc i nie trzeba go jakoś ugrzeczniać. A więc głośmy naukę Pana Jezusa. Powtarzajmy to, co On powiedział, bez przemilczania, bez upiększania, bez dostosowywania, bez upiększania w cudzysłowie jakimś ekumenizmem, ekologizmem, wolnością, równością i braterstwem. Głośmy tą naukę i bądźmy gotowi przyjąć to, co Pan Bóg nam da. A jeśli chodzi o naszych prześladowców, to znowu naśladując świętego Szczepana, módlmy się za nich, przebaczajmy. Miejmy tą wielką gotowość do przebaczenia. I wtedy, tak jak On, możemy powtórzyć niejako ten Jego triumf, powtórzyć niejako triumf samego Pana Jezusa. Święty Szczepan umiera. Przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Nie licz im tego grzechu. Szaweł, nie widzimy na początku żadnej w nim zmiany, dalej prześladuje. Jednak bardzo prawdopodobne jest, że ten obraz tej śmierci męczeńskiej Szczepana, który modli się za swoich prześladowców, jednak jakieś tam wrażenie na nim zrobił, że jednak w jakiś sposób to zadziałało również na tej płaszczyźnie naturalnej i gdzieś tam to w nim pracowało. To jest bardzo możliwe, ale przede wszystkim na poziomie łaski uświęcającej to musiało działać. Także Pan Bóg zadziałał intensywnie. Oczywiście dusza Szawła musiała być na to gotowa. Pan Bóg nie nawraca nikogo na siłę. To działanie w przypadku świętego Pawła ewidentnie było gwałtowne i drastyczne, ale on musiał być na to gotowy. Gdyby nie był gotowy na przyjęcie Ewangelii, to nie dostąpiłby tej łaski. Po prostu Pan Bóg nikogo na siłę nie zmusza, a więc musiała jego dusza być już przygotowana i być może była to zasługa między innymi właśnie świętego Szczepana. Jest to bardzo prawdopodobne, według ojców Kościoła jest to ich powszechnie przyjęty pogląd, że to właśnie to męczeństwo wysłużyło Szawłowi nawrócenie. I tak z prześladowcy Szaweł staje się apostołem narodów. I teraz zauważmy, jaki jest efekt działalności świętego Szczepana. Mogłoby się wydawać, że niewiele osiągnął. Został wybrany na diakona, przeprowadził kilka dyskusji, stanął przed sądem, został ukamienowany. Niby nic wielkiego. W oczach współczesnych być może porażka. Tutaj młode życie, które zostaje przerwane pod ciężarem kamieni poza miastem. Być może tragedia. A jednak widzimy, że było to wielkie, piękne zwycięstwo. I święty Szczepan naprawdę zwyciężył. Święty Paweł, który nawraca się, on zmieni oblicze Kościoła, zmieni oblicze świata. To jest wielki święty. Jego teksty to jest ogromna część Nowego Testamentu. Listy katolickie, listy świętego Pawła to jest ogromna część Nowego Testamentu, zarówno objętościowo, jak i teologicznie. Jego myśl teologiczna jest fundamentalna dla teologii katolickiej. Nie przez przypadek protestanci mówią, zarzucają katolikom, że katolicy głoszą Ewangelię Pawła, a nie Jezusa. Oczywiście jest to bzdura, bo święty Paweł głosi Ewangelię Jezusa. Natomiast dlaczego oni to zarzucają? Dlatego, że święty Paweł jest właśnie tym teologiem, który przedstawia wiele prawd fundamentalnych, prawd wiary w sposób jaśniejszy, w sposób wyraźniejszy, w sposób bardziej czytelny. Także znajdują się tacy, którzy uważają, że właśnie Kościół katolicki bardziej bazuje na świętym Pawle niż na nauce Pana Jezusa. Oczywiście zarzut jest absurdalny, ale to pokazuje, jak bardzo wielkie znaczenie ma myśl świętego Pawła w teologii katolickiej, czy po prostu w tym przekazie, w Bożym objawieniu, bo to jest Boże objawienie. Ta myśl teologiczna świętego Pawła to jest Boże objawienie. Pan Bóg zechciał się posłużyć świętym Pawłem jako autorem natchnionym. Wielkie myśli teologiczne, wielkie informacje, które tam otrzymujemy. Święty Paweł przekazuje nam informacje o łasce uświęcającej, o kapłaństwie Pana Jezusa, o tym wszczepieniu w Chrystusa. Wiele pięknych teologicznych rozważań, a jednocześnie jest wielkim apostołem. I bez wątpienia jego działalność ma ogromny wpływ na dalszą historię Kościoła. Zwróćmy na to uwagę, że pozostali apostołowie, jak również ewangeliści, są to raczej prości ludzie. Wśród ewangelistów najbardziej wykształcony wydaje się być święty Łukasz, który był z wykształcenia lekarzem, a więc miał wysokie wykształcenie, jednak nie było to wykształcenie ściśle teologiczne. Natomiast święty Paweł jako rabin wykształcony u stóp Gamaliela, jednego z najlepszych rabinów tamtych czasów, miał wykształcenie teologiczne i mógł tą naukę Pana Jezusa pojąć w nowy sposób, czy w inny sposób, mógł ją przepracować w inny sposób, właśnie lepiej niejako przedstawić pewne jej aspekty i dlatego też został do tego dzieła wybrany. I w jego nawróceniu tą ogromną rolę odgrywa to męczeństwo świętego Szczepana. Jeden prosty, czy zwykły człowiek, ten święty Szczepan, wydawałoby się, że nic wielkiego nie uczynił, a jednak to dzięki niemu mamy apostoła narodów. Dzięki niemu mamy autora tak wielu listów w Piśmie Świętym. Dzięki niemu mamy tego wielkiego świętego Pawła, bez którego bez wątpienia to Boże objawienie wyglądałoby inaczej. Tak Pan Bóg zechciał, aby tak właśnie się to potoczyło i ten święty Paweł odegrał tak ogromną rolę w życiu Kościoła. Podobnie może być z naszym życiem. I ono może wydawać się niepozorne, może wydawać się niespektakularne, może wydawać się nawet przegrane. Ale właśnie, jeśli będzie prowadzone tak, jak życie świętego Szczepana, w prawdzie, bez ukrywania prawdy, z gotowością do przyjęcia tego, co Pan Bóg daje i z tym miłosierdziem, z gotowością do przebaczenia nawet własnym prześladowcom, to wtedy to życie ma szansę przynieść wielkie owoce. Owoce, których może nie dostrzeżemy. Szaweł nie dostrzegł przecież jeszcze nawrócenia. Szczepan nie dostrzegł jeszcze przecież nawrócenia Szawła. On po prostu umarł, oddał swoje życie. Nie dane mu było dostrzec na ziemi tutaj tych owoców jego męki. I my może nie dostrzeżemy tych owoców naszego działania, naszej pracy, naszej troski, ale to nie znaczy, że ich nie ma. Naśladujmy tego świętego Szczepana. Pamiętajmy, że na tym polega to wielkie zwycięstwo Pana Jezusa. To zwycięstwo, które bywa bardzo często na początku właśnie ukryte, niewidoczne, ale które porusza fundamenty ziemi. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.